A ja na pana Piotra, bo bardzo się jestem Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, uchwała w sprawie ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mody Kasyna Dorodnickiej. Merytoryczna regulacja sprawy. Paragraf pierwszy. Zgłasza się następujące uwagi do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mody Kasyna Dorodnickiej. Punkt pierwszy. Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabudowy na terenie oznaczonym w projekcie planu jako łamana przez M210 z 29 do 18 metrów. Punkt drugi. Zwiększenie minimalnego wskaźnika terenu wylotniczego czynnego na terenie oznaczonym w projekcie planu jako łamana przez M210 z 26 do 30. Paragraf drugi. Uchwała w zakresie z dniem podjęcia, w dniu głosowania 7 za jednogłośnie, opinia zarządu pozytywna 4 za jednogłośnie. Uzasadnienie uwagi zgłasza się w związku z ogłoszeniem prezydenta miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu publicznego rządu projektu MPZP obszaru Mody Kasyna Dorodnickiej. Więc tutaj przedając pytanie pana Piotra, wyjaśniam o co chodzi. Otóż projekt został ponownie wyłożony do publicznego oglądu, ale nie cały. Po prostu został wyłożony do publicznego oglądu, tylko w zakresie wprowadzonych do niego zmian. Jak uczy doświadczenie poprzedniej uchwały, składanie uwag do projektów, tych części MPZP, projektu MPZP, które nie są objęte ponownym wyłożeniem, jest bezzasadne, bo one są w ogóle nie rozpatrywane. Tak mieliśmy przy MPZP w urwanym ślacie. W związku z tym tutaj nie to, te uwagi, które zgłaszamy, nie dotyczą wieżowca, o którym mówimy, wieżowca przy ulicy Chińskiego, dotyczą obszaru położonego tam w okolicach tej figury, którą wcześniej po drugiej stronie. To jest Bosia, w tym miejscu. Bo ten nowy teren się pojawił i ten nowy teren jest 29, to chcemy może mniej zabudowany i mniej zabudowany niż zabudowany. I więc to nie dotyczy tego. Dodam, że nasze uwagi do projektu 2014 zostały rozpatrzone. I jedna uwaga została z kilkunastu, które zostały przez nas utrzymane uwzględnione. Uwaga dotycząca możliwości przeniesienia figurki. Bardzo wszystkie inne uwagi nie zostały uwzględnione. A jeżeli chodzi o Panie Piotrze, o temat wieżąca, to uwaga została odrzucona ze względu na takie zapisy mówiące na komentarz do tego artykułu. Jest taki, że tutaj ten budynek będzie miał swoistą bramę gwiazdową. Nie, tak, ja znam te bramy weselne. Co za pomysł? Ale to chodzi o dzielnicy tutaj. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nie ma co nic przedłużać. Dzień krótko spokoju mnie. Panie to pani uspokoi. To chodzi o figurkę. Wiesz, to będzie figurka jak w śmiechu, nieco na temat. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tej kwestii zabrać głos? Nie ma chętnych, zatem podaję pod głosowanie. Ten projekt uchwały, to kasa jest za. Przyjęcie, proszę o podniesienie. 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Zero. Zero. Zero.